faktycznie jest tak, że w tych spotkaniach z dziennikarzami mam wrażenie, że musisz mierzyć z tym, że ta muzyka spada na drugi plan, albo przynajmniej jest równorzędna z piosenką Miłość czy Twoim wyznaniem w Radiu Z, ale czy Ty zdajesz sobie sprawę, jak wspaniałą rzecz zrobiłeś dla innych? Mam nadzieję, że tak. I jeśli Państwo jesteście zainteresowani przedłużeniem tego tematu, to odsyłam do formy pisanej, bo wywiad w Vivie ukaże się dzisiaj, spotykamy się z powodu sesji zdjęciowej do tego wywiadu. Tam jest troszkę więcej na ten temat, aczkolwiek chcę powiedzieć, że zawsze będę stawiał granice. Za chwilę wrócę, jeśli pozwolisz, do tego, że mam nadzieję, że wielu ludziom zrobiłem przyjemność w ten sposób i ułatwiłem im trochę życie. Natomiast sądzę, że każdy z nas powinien mieć jakieś granice i to nie jest tak, że kiedy się otwieramy na świat, to musimy opowiadać się od A do Z. Mam nadzieję, że sprawiłem dużo przyjemności, szczególnie tym ludziom, którzy mieszkają poza dużymi miastami, którzy na co dzień mierzą się nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z otoczeniem. I jeśli w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek części mogłem wpisać się w ich otwartość, tę ważniejszą samych w stosunku do siebie i tę równie ważną w stosunku do otoczenia, do rodzin, do świata, to jest fajnie. Nie, że jesteśmy, myślę, że większość Polaków na przykład po prostu jest wychowana w jakiś tam sposób, różne rzeczy słyszy w kościele, różne rzeczy słyszy w szkole i być może podaje się do tego tematu, jakby weryfikuje to, z jakiego jesteśmy właśnie pokolenia, czy te powyższe inne rzeczy, które powiedziałem. I ja na przykład tłumaczyłem jednej dziennikarce, jakby dlaczego ten temat jest też poruszany, że ja mam wrażenie, że czasem ktoś się musi tak wystawić i nastawić na ten cały grad różnych opinii i komentarzy dla dobra sprawy, żeby po prostu jakaś babcia, ciocia czy wujek zobaczył, kurczę, ale fajny koleś, w końcu kogoś znam, a i wtedy znika ten strach. Też tak o tym myślisz? Osobach znika ten strach. Opowiem o tym więcej właśnie w formie pisanej, dlatego o tym mówię. To wcale nie znaczy, że nie chcę o tym mówić, bo kiedy powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Natomiast ale na własnych zasadach. Zdecydowanie. Usłyszałem coś takiego, że ostatnio, no, Piaseczny znowu robi coś na swój sposób. Jakby postawił krok, ale troszkę się cofa. I wiesz co, ja sobie myślę, że tak naprawdę, jeśli słyszy się coś takiego, to jest komplement, bo trzeba żyć na własnych zasadach. Żyć swoim życiem. I w ogóle wszystkie twoje wypowiedzi są eleganckie, z klasą, te wszystkie słowa są, tak, bo tam są takie, a to metafory, a to takie obłe słowa i to jest bardzo ładnie, subtelnie prezentowane. Czy ty tę klasę czasem gubisz w życiu prywatnym, czy jesteś taki sam, jak się światełko zgaśnie, to też? Myślę, że to wszyscy widzieli w styczniu, że ludzie czasem zachowują się nieco inaczej w zależności od tego, z kim rozmawiają, ale to jest absolutnie normalne i myślę sobie dalej, że gdyby ci wszyscy, którym się to bardzo nie podobało, zadali sobie pytanie, a jacy my jesteśmy, to okazałoby się, że faktycznie, że inaczej troszkę mówią albo innym językiem operują, mówiąc o tych samych treściach w stosunku do babci, mamy, innym językiem w stosunku do kolegi, innym językiem, kiedy wypowiadają się w sferze publicznej i świadomości publicznej, więc myślę sobie, że każdy z nas ma nieco inne twarze w różnych środowiskach. Ale czy to znaczy, że jesteśmy innymi ludźmi? Wcale nie. Wszyscy składamy się wielotwarzowością na tę jedną twarz, którą pokazujemy ostatecznie, czy na tę jedną, którą nosimy na sobie. W takim razie z uśmiechem zapraszamy na zdjęcia, zapraszamy na wywiad do papierowej Vivy. No i mam nadzieję, że do czasu publikacji tego wywiadu też do serwisów streamingowych, gdzie pojawi się 50 na 50. Dzięki.